Siemaneczko, witam w trzecim odcinku z Warhammer Chaos Bane. Idziemy pogadać z Teklisem. W poprzednim odcinku wykonaliśmy kilka zadań. Zaginione i dary dla Mrocznego Boga chyba. Tego co pamiętam, plus bestia, jeszcze chyba to zadanie. Też chyba było wykonane. Tutaj mamy, możemy sobie zmieniać klasy wyposażenia. Tych rzeczy, które tu mamy, to chyba wszystko możemy przeznaczyć tutaj do jako darowiznę. Szybka wymiana. Wymień wszystkie, potwierdź. O, nagroda za reputację 1000 zł koron. Księgi wiedzy. Dziękujemy za twoje starania. Oto mała nagroda. Okej. Księgi wiedzy, co to jest? Aha, mamy na plasterki nowe umiejętność. Znaczy, nie nowa umiejętność, tylko ulepszyła się ta umiejętność. Punkt umiejętności 4, wymagany poziom 8. Obrażenia fizyczne 381, tutaj mamy 347. Zysk energii 4%, tu 3. Premia za zysku energii 1%, 2. Dobra. Czy to się nam tutaj, widzicie, ulepsza? Z każdym, chociaż te obrażenia się wcale jakoś tak wiele nie podnoszą, bo 702 to mamy 771, ale to wszystko chyba automatycznie jest. Na 10 poziomie zdobędziemy skrócenie czasu oczekiwania na eliksir. O, fajna sprawa, to by mi się przydało. W poprzednim odcinku dwa razy zginąłem właśnie między innymi przez to, że miksturka nam się długo ładowała. Since the attack, we have been on the defensive. Reacting to the enemy's plans. That ends now. We must seek out and destroy the cult's source of power if we are to end its reign of terror here in Nuln. And how do we find this source of... The cult must have camps scattered throughout the sewers. Find one and capture its leader. He will tell us what we need to know. Zajdź czempiona chaosu. Uźwa. Ale trochę ciulowo, że kurczę, znowu te kanały, no. Ile razy te kanały będziemy zwiedzać? No nic. Nie mam wyboru. Mogę grać albo nie. Znajdź czempiona chaosu. W sumie nie wiadomo, czy przeciwnicy mają jakiś tam swój poziom. Czy to wraz z naszym poziomem doświadczenia levelują też przeciwnicy. Znaczy innej możliwości nie ma. Nowy typ przeciwnika, ale patrzcie jak się jucha leje. A demony mają czarną krew? No to wychodzi. Fajnie, można przeciwniku zrzucać się z muru. Nic na razie nie wypadło. No dobrze. Generalnie sprawa wygląda tak. Po tym co tutaj już pograłem, jakąś półtorej godziny może, no to mogę powiedzieć, że gra jest niezła, ale
Są jakieś takie, jakieś drobne niuanse, które troszeczkę tą grę może nie dyskwalifikują, ale odejmują ich, im punkciki. No tutaj ja mogę dać tej produkcji kuźwa 7 punktów. 7 punktów na 10. O cholera. A tutaj chyba mamy poziom namalowany. Pasek doświadczenia. Cholera. Wiecie, muszę kuźwa zaczekać na apteczkę, bo bez tego. No tak, jeszcze więcej tutaj tego bydła ściągnę do siebie. No to jest troszkę, kurczę, powiem wam, ciężka sprawa. Aj, przytrzymał mnie. Dobra, patrz. Aj, zapomniałem, że te grubasy wybuchają. No, musimy zaczekać, żeby nam się ta apteczka naładowała. Dobra, i generalnie... o, życie nam się też odnawia, dzięki chyba umiejętnościom. Regeneracja zdrowia. Przebicie pancerza, skrócenie czasu oczekiwania. Poziom 6, to poziom 9, to weźmy to, wywalmy. Nie, to nie to. Zmniejszenie kosztów, dodatkowe złoto. O! Obrażenia 36. Obrażenia krytyczne, obrażenia... Okej, okay, to niech zostanie. Przy 10 to jest chyba pasek doświadczenia, tak mi się wydaje. Czy jednak jest paseczek, tylko że taki tutaj mały. Przy 10 poziomie doceniamy umiejętność. Gdzie to jest? Tylko tego nie możemy odblokować, co jest grane. To jest zablokowane. Natomiast tutaj otrzymujemy umiejętność. Wiedza Felczera. Skrócenie czasu oczekiwania na eliksir minus 25%, czyli całkiem nieźle. Oj, nowy typ przeciwnika, proszę. Szaman, czy co to był? Na tej lokacji nie ma żadnej skrzyni do niszczenia. Szkoda. Co to jest to? 53%. Jakaś furia, czy jak? Żądzę krwi w swojej postaci możesz wykorzystać tkanie delayed po całkowitym wypełnieniu wskaźnika tej zdolności, aby zregenerować zdrowie i uzupełnić wskaźnik żądzy krwi. Zbieraj czerwone kule, które pojawiają się po śmierci przeciwników. Dobra, ale co to daje nam to? T
Co to nam tu daje? Jakiegoś powera, czy co? Zdrowie, obrażenia, obrażenia krytyczne, przebicie pancerza. Dobra, zdrowie w sumie to nie jest takie ważne, ale 5500 zdrowia to jest 10% prawie, kuźwa mać. Nowa sprawa. Na razie może zostanę przy tym mieczu, co mam. Dalej nie wiem, co z kasą możemy robić. Kasa chyba służy tylko do wskrzeszania, czy jak? Tak, to jest pasek chyba, doświadczenie. Czyli jednak muszę odwołać to, co powiedziałem. Musimy wytrzymać ten. This is not my final hour. Dobra, trzeba się wycofać. Zaczekać na apteczkę. A 10 poziom nam jeszcze trochę brakuje. You'll not take me alive. 172 pancerz. Odporność na. Obrażenia periodyczne, 350 zdrowie. Chyba zakładamy to. Aha, widzicie, to jest... Nie mogę, bo... Są obok przeciwnicy, tak? Strasznie ciulowe. 164 pancerz, maksymalna energia i jakość łupów, to nie. Uuu, jaka tarcza. A ten miecz to miałem, dobra, to nie. Regeneracja zdrowia, maksymalne zdrowie, to lepsze jest. Patrz, jak nam się szybko teraz zdrowie ładuje. Fajna sprawa, im więcej takich przedmiotów, tym mamy większe szanse na przetrwanie. Nawet nie muszę używać apteczek wtedy. Jest, wiedza Felczera. Będziemy mogli szybciej używać apteczek. To tam się tak szybko regeneruje życie. Że nawet nie potrzebuję apteczki.
fight until my last breath. Must catch my breath first. Czekajcie, bo to chyba jest jeszcze, można to ulepszyć, nie? Skrócenie czasu oczekiwania na eliksir. Pozostali gracze uzyskują cząstkę uzdrawiającej mocy eliksiru. Czas oczekiwania minus 30%. Przywracanie zdrowia 20%, a tu mamy czas oczekiwania minus 30% też, ale mamy przywracanie zdrowia 40%. To chyba towarzyszą. O kurde, miecz żołnierza, jakaś nowsza jakość broni, plus 3-1 do obrażeń. To jest troszkę takie niefajne, że ja tutaj trzeci odcinek nagrywam, a trzeci raz wracamy do kanałów. No tak, by coś nie mogli wymyślić innego. Jak na razie tylko żeśmy dwie lokacje zwiedzili. Jakieś takie mury zamku. No i te kanały. Bo na razie nie za bogato. A tutaj mamy ten. Tutaj nam się życie fajnie odnawia szybko, nawet nie musimy teraz apteczek używać. O proszę. Przywódca Ungorów. Wiecie co, tu weźmiemy sobie tego. Krew w rękach. Wszystko co się świeci. Cholera. I'll fight until my last breath. Cholera. Ja dobrze ten. Tą miętość wziąłem. You'll not take me alive. A, bo to cały czas ten herszt żyje, czekajcie. A ma mało życia, nie chce zginąć. Wróć. Prawda, to życie nam się tutaj regeneruje. Dobra. O kurde, jakiś wytrzymały skurczy byk. To jeszcze łucznik jest. No i całego stwierdziela. Głupi czy co? Tak się dopadnę. Może w sumie fajne to, że ucieka. I was told to bring you in alive, you stinking monster. But nobody said anything about bringing you back in one piece. Understand? Shut your trap. Or I start leaving pieces of you behind.
I co, jakoś tu zostaje? Czekajcie, bo tutaj mamy chyba ten... skrzynię właśnie. Fajnie, czyli delay to jest takie, jakby zbieramy z szału. W sumie dobrze, to zostawiam sobie tutaj na tą walkę, bo byłoby ciężko. O kurczę. Dobra, to do założenia jest. Pytanie, że tu mamy też wymagania. Ale chyba nie, nie wypadł jeszcze żaden przedmiot, który... O kurczę. Który wymagałby jakiegoś wyższego poziomu niż ten, który mamy. No to postać mi przypomina tego, jak on się to nazywał. Z Warhammera Vermintide'a. W ogóle te postacie, klasy postaci są żywcem zaczerpnięte z tej gry chyba. Nie, tu mamy regenerację. Regeneracja jest mega. Tak widzę, że te poziomy są na jakieś 20-25 minut. Ale grafa ładna, no patrzcie. Ładnie to wygląda przecież. Tu jeszcze mamy coś, zobaczmy. Może jakąś skrzynię. O proszę. Oho, ho, oho, ho. 228 pancerza, odporność na obrażenia periodyczne, zmniejszenie kosztów. Weźmy to. Życia będę miał mniej, wiem, ale będziemy większe obrażenia dodawać. 637 obrażeń. Więc różnica jest. Prawda, mniej życia, ale... Jak to mówią, najlepszą obroną jest atak. Jakie w tym momencie żeśmy zadanie wykonywali? Bestia chyba, tak? I have your prisoner, my lord, but I don't know how useful he will be. He's more beast than man. Leave him to me. I'll have the answers I seek, one way or another. Return to me when you are ready, Captain. All will be made clear then. O, dokładna osobistego schowka dla wszystkich postaci. Jeżeli chcesz przechować jakiś przedmiot, dostęp do osobistego schowka jest możliwy. Dormitorium. Otwórz schowek w dormitorium. Okej, okay, no to lećmy tam. A tutaj. A ja wiem, czy chcę. Nie chcę nic przechowywać. Ale jak gra chce, no to przynieśmy jakiś jeden przedmiot. Czekajcie, ja sobie jeszcze tylko sprzedam graty. Znaczy, raczej daruję graty. A tu możemy jeszcze wymianę, widzicie? Pogoń za relikwiami. Wszystko to jest poblokowane na razie. Ciekawe. Fortune is with us. The Ungor required very little persuasion to turn on his human allies. The creature says the leader of the cult is a man named Friedrich Kessler, and has offered to lead us directly to the cult's shrine, located deep within the sewers. And you trust this creature? This has nothing to do with trust. If there is one thing that all followers of Chaos have in common, it's supreme self-interest. They will betray anyone and anything in order to protect themselves.
Faced with certain death, the monster will not hesitate to turn on his former friends. And he won't betray us just as quick. Not while we're holding the knife. Dobra, wiecie co, no, wchodzimy do tych kanałów, no to trochę już mi się nie podoba. No ile można tam wchodzić do tych kanałów? No dobra, lecimy dalej. What's this? Rise! Spawn of Nurgle! Slay the unbeliever for the glory of the plague god! Czekajcie, mamy tu jakąś umiejętność. Przerwanie szyku. Szarża do przodu z uniesioną tarczą powoduje obrażenia i odpychająca przeciwników. Ja pierdził, przetrwaj zasadzkę chaosu. Shit. Ja pierdzielę. Dobra, trzeba się troszkę ewakuować. Poczekam, jak się nam życie nauduje. Co tak powoli te życie uduje? Aha, bo jestem zarażony. Dobra, mamy tutaj tą kulę. Buty lepsze, ale nie mogę założyć, bo w tym momencie walczymy. Fajnie, że od czasu do czasu walczymy z jakimś mocarnym przeciwnikiem. A, to tyle kanałów. Okej. Okay. No zobaczmy tutaj jeszcze, czy da się przejść? Oj, nagroda. Wow. Obrażenia. Czekajcie, bo to jest lepsze chyba. 196 pancerza, odporność na obrażenia periodyczne, 1,4% obrażenia w kontrataku. To sobie założymy. Pancerz 190. Regeneracja zdrowia 0,4. Jakoś upływ 24% też sobie to założę. Miecz 3,5% do obrażeń. I to też sobie założę. Dobra, mamy nowy pancerz. Ten, to postać jest taka trochę mało agresywna, że tak powiem. A co tu wszyscy uciekają? Kule. Oj, sporo tych tutaj tego było. Tej energii. A to sobie zostawię, wiecie, na jakąś taką sytuację kryzysową. Jeszcze powiem, że wam każdy prawie sprzęt, który wypada, może nie każdy, ale większość przedmiotów jest lepsza od tego, co nosimy. Często się zmienia wyposażenie, to jest dosyć fajne. Jeszcze fajnie by było, jakbyśmy mogli coś kupować. Sprzedawać, byśmy
żebyśmy mieli wybór, prawda? Część przedmiotu możemy darować, ok. Ale część przedmiotu można było sprzedać. Jeszcze jedna kula i będziemy mogli sobie jej użyć. Zabójca demonów. Nie wiem, co to za osiągnięcie wpadło, ale chyba związane z ilością zabitych przeciwników. Nam się szybko życie odnawia. Wytracimy energię przez ten zatrucie. Szarża tarczownika doskonała. Co to jest? A co to jest? Umiejętność gildii. Otrzymujesz dostęp do starożytnych ksiąg pełnych mądrości. Zwiększenie wszystkich zysków doświadczenia. Zmiana konfiguracji obowiązuje się, że ja przez walki. Czekajcie, no bez jaj. A co tu mieliśmy? Aha, szarża tarczownika jest tutaj. Drugi poziom się odblokował. Obrażenie fizyczne 2024. Szansa na zablokowanie 2%. Zysk energii 3. A ja mogę sobie to tutaj dać? Nie wiem, co to nam daje, szczerze powiedziawszy. Moment. Zadanie pomiot chaosu. Wykonywaliśmy teraz chyba. To jest też ciekawe innych klas postaci, jak one to wyglądają, się nimi walczy i tak dalej. Szczególnie tym karzełkiem, znaczy krasnoludem. Z tego, co patrzyłem na screeny, no to jest dużo screenów takich z lokacji, których jeszcze żeśmy nie zwiedzali, więc mam nadzieję, że w końcu będziemy mogli coś nowego tutaj zobaczyć. Regeneracja zdrowia, o proszę. Zakładamy to, bo to jest niezłe. 433 zdrowia, regeneracja 0,4. Pancerz 113, obrażenia 41, to zakładamy to.
Mam też 250 obrażenia krytyczne. Mamy zdrowie. Jakoś upływ 21, ale możemy to zmienić. Dlatego, że tutaj zyskałem zdrowie. Więc wyszło na jedno. Gra byłaby naprawdę świetna, gdyby tutaj jeszcze poświęcili na nią kilka tygodni, może miesięcy. Dorobili trochę większą liczbę potworków. Dodali jakieś nowe lokacje, żebyśmy cały czas nie walczyli w tych kanałach. Nie wiem, do czego też służą te odłamki właśnie. Musimy się dowiedzieć. Cholera, końca nie widać. Się te kanały nam tutaj rozrosły. Nie wiem, czy tędy mamy iść, czy nie tędy. O cholera jasna. Musiałem to wziąć. Bo będę dostał po dupie tutaj, ale kuźwowany potworek. Co to za... 225 pancerz, zdrowie, odporność na obrażenia periodyczne. Znowu nie mogę tego założyć. Za dużo tych skrzyń, nie? By było. Kurde, 40 minut prawie. Się zbliżamy, tutaj dalej w tych kanałach siedzimy. Wyjdziemy na zewnątrz. I wiecie, co się stanie. Cholera. A tutaj mamy kanały, ale jeszcze zobaczmy do końca tą mapę. Jak już tu jestem, to już nie będę się wycofywał. Może znajdziemy jeszcze coś fajnego. Ale co to jest, jakieś plugastwo?
Ale kilka takich mocniejszych przeciwników się pojawiło w grze, to już dobrze wróży. To jeszcze można by tutaj podejść. Wywołałem ich rytuał. Nie przemienili się. Zobacz, prawie kończyliśmy mapkę. Kurde, ten szaman chyba ich wzmacnia. Fajna ta umiejętność, szarża tarczą. Dobra, chyba wszystko tutaj żeśmy wyczesali prawie. Dobra, opuszczamy kanały. Jeszcze mamy kulę energii. Prawie mamy poziom wbity. 12 i mamy prawie szał naładowany. Ja mówiłem, że fajna sprawa z tym szałem. Pomysł mi się podoba. Dobra, zobaczymy co się stanie jak wyjdziemy z kanałów. Będziemy mogli w końcu odwiedzić jakieś nowe tereny. Ta mapa chyba się nam powiększyła, ona była mniejsza, nie? A to zostawmy. Dobra, to wszystko pójdzie do Żyda. The damn beastman was lying the entire time. He led me into a den of monsters and laughed at me as he died. I had not expected this. No mere human cult could command such loyalty from an Ungor. I don't understand. Nor do I. And that troubles me. If the servants of Chaos would sooner die than give up their secrets, then we must find another way to reach their hidden shrine. I'm open to suggestions, High Loremaster. Heinrich Voss has more experience with these Chaos cults than anyone else in Nuln. Speak with him. Perhaps he knows a way to obtain the information we seek. I'd rather fight another nest of Chaos spawn. What was that? Nothing, High Loremaster. I'm sure Witch Hunter Voss will be happy to help. Dobra, zadanie wykonane. Moi drodzy, kończymy kolejny odcinek. B
Bogowie obdarzyli cię błogosławieństwem szans, co zapewnia premię łupów, gdy postać zostaje niepokonana. I to chyba jest... Tą umiejętność na samym dole. Umiejętności pasywne, umiejętności pasywne boskie. Czego to nie mam odblokowanego? No nie wiem. No nic, moi drodzy, kończymy. Kolejny odcinek gra, nawet spoko. Będę grał dalej. O to się nie martwcie. Dzięki za łapki. Trzymajcie się. Hej, hej.